Górniczy Hurmański przy ZG Lubin istnieje już 35 lat. Taki jubileusz nie mógł się odbyć bez stosownej uroczystości. W miniony weekend Lubin rozbrzmiał śpiewem chórzystów. Na festiwalu barburkowym chórów zaśpiewały również chóry ze Szczecina, Zielonej Góry i ze Sławy. Z przyjemnością skorzystaliśmy z zaproszenia, ponieważ my z chórem górniczym spotykamy się na scenach różnych estrad. Chór górniczy przyjeżdża do nas, do Sławy na festiwal, przyjeżdża na nasze koncerty i po prostu wzajemnie się uzupełniamy. Spotykamy się również na warsztatach chóralnych, mamy wspólny właśnie opracowany repertuar, no i dlatego możemy wspólnie wyśpiewać się taki piękny koncert. Historia Górniczego Chóru Męskiego rozpoczęła się 2 lutego 1980 roku w ówczesnym Domu Kultury Zagłębia Miedziowego w Lubinie. W 1984 mecenasem chóru stała się Kopalnia Lubin. W swoim repertuarze Górniczy Chór Męski ma obok pieśni górniczych utwory religijne i patriotyczne. Dwugodzinny koncert trudno nazwać inaczej niż ucztą dla ducha. Niejednokrotnie słyszeliśmy już głosy, że wszędzie śpiewacie, ale czemu tak mało w Lubinie? Więc tym razem zrobiliśmy tutaj ukłon w kierunku mieszkańców naszego miasta i cały festiwal i cały koncert poświęciliśmy właśnie dla nich. Dlatego też wejście na koncert było wolne od jakichkolwiek opłat. Drzwi były otwarte dla każdego, który chciał przyjść i posłuchać. W chórze nie wystarczy dobrze śpiewać. Współpraca i odpowiedzialność to nieodłączne cechy zespołu. Jeśli dodamy do tego pasję i zaangażowanie, to powstaje coś wyjątkowego. To są miłośnicy śpiewu. Oni po prostu wychodzą i chcą śpiewać, bo to im sprawia przyjemność. Mnie również. Mam to szczęście, że nadal mogę po prostu chociażby właśnie tutaj z kolegami dwa razy w tygodniu spotykać się na próby. Potem jeszcze dać koncert, czy to pieśni górniczych, czy kolęd, czy pieśni patriotycznych, których jestem bardzo mocnym zwolennikiem. Na festiwalu miało miejsce premierowe wykonanie utworu Pod ziemią Sławomira Kaczorowskiego. Publiczność mogła posłuchać sopranów Grażyny Flicińskiej, Panfil, Beaty Panfil oraz Aleksandry Pokory oraz głosu mezzosopranistki Niny Salaman. To jest niepowtarzalna muzyka i cały ten chór, który śpiewa, to jest wspaniałe. Kolega tutaj w chórze śpiewa. Nas zaprosił, przyszliśmy go obejrzeć. Za 35-letnią działalność Górniczy Chór Męski uhonorowano złotą odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.